pamiętamy Grand Prix we Wrocławiu 2019, gdzie też było mnóstwo ścigania. Są takie turnieje, które zostają kibicom w pamięci na długie, długie lata i ten ma taką szansę. Gdyby go jeszcze ukoronować taką wisienką na torcie, no byłoby przepięknie. Rajderów mamy takich, że nie musimy się martwić, że oni nie będą próbowali zaryzykować, powalczyć. Grigori Łaguta dzisiaj tutaj już pokazał nam kawał dobrego speedwaya. Jak patrzę na Grigoria w ostatnim biegu, to przypomina mi się finał indywidualnych międzynarodowych mistrzostw Ekstraligi w Leśnie ładnych parę lat temu. Kiedy to Grisza zdobył 7 punktów w rundzie zasadniczej, ale w tym turnieju jest taka reguła, że aż 10 zawodnik może wejść do półfinału. Grisza wszedł z 10 miejsca, no i w wielkim finale pojechał prosto po pierwszym łuku w Lesznie, później głęboką piką pod Pitera Papińskiego wjechał i wygrał. Niewiarygodny absolutnie wyścig. No i teraz Grisza też jedzie z podłoży i też będzie mógł sobie podłużej wykombinować, co tylko będzie mu się chciało. Oczywiście, jeżeli tam zostawią mu kawałek wolnego miejsca, jeżeli nikt na dojeździe do pierwszego łuku nie pojedzie za długo prosto, bo tutaj może się wydarzyć wszystko. Jestem przekonany, że oni ten bieg rozgrywają już teraz w głowach. Jak pojechać, żeby dojechać na miejscu pierwszym? Leon Madsen to jest zawodnik taki, no oczywiście, od kilku lat już podziwiany, ale najbardziej niepozorne te jego ataki. Tam nie można powiedzieć o czymś, co byłoby spektakularne, natomiast niezwykle skuteczny jest Leon Madsen. Dużo widzi i w wiele miejsc potrafi wjechać. On jedzie w kasku czerwonym, w niebieskim Emil. Pewnie kluczowe będzie nakrycie Madsena i na to się Emil z całą pewnością szykuje. Biały Mikkelsen i żółty Grigori Łagutasz zszedł z motocykla, żeby przygotować sobie odpowiednio te kolejne. Tor przygotowany rewelacyjnie, żadnych wy... W tej sytuacji, tak obserwując Grigoria Łagutę, mam wrażenie, że w tym konkretnym momencie zazdrości wzrostu Timo Lahtiemu, żeby tą długaśną nogą jeszcze więcej tej luźnej nawierzchni zagarnąć, poubijać się odpowiednio w tej kolejnie najbardziej skrajnej pod płotem i to może być klucz do tego, żeby wystrzelić spod taśmy i potem po szerokiej pomknąć, by na przeciwległą prostą wyjść na prowadzenie i potem śmigać do mety po zwycięstwo. On też przecież, on, czyli Grigori Łaguta, zna smak triumfów w rundach sek. Nawet ma medale przecież. Może dojść do lidera klasyfikacji generalnej po tym wyścigu, bo Roberta Lamberta, Nickiego Pedersena już nie ma. Emil Sajfudinow jednorazowo wpadł na Mistrzostwa Europy i postanowił się zabawić grubo. Madsen, Sajfudinow, Mikkelsen i Łaguta. Wielki finał, grande finale w Bydgoszczy. Przypominamy sobie największe bydgoskie lata. Kto jedzie najszybciej? Madsen, bardzo dobrze. Emil od razu szeroko. Grisza idzie do krawężnika. Emil, nie ma tam dla niego miejsca. Madsen z przodu, rosyjskie harty już w pogoni. Za nim jeszcze Mikkelsen. Próbuje tam powalczyć, jak ciągnąć bardzo szybkiego Madsena. Oto zadanie, które stoi przed Rosjanami. Emil jest drugi, Grisza jest trzeci, a Mikkelsen na miejscu czwartym deflektorem, zmiatający kurz z bat. Proszę zobaczyć, jak jedzie Mikkelsen. On wie, że tam można, tak połknął Nickiego Pedersena. Już jest przed Grigoriem Łagutą, no jeszcze nie, bo Grisza tam zamyka bramę przy płocie i rzuca się w pogoni za Emilem. Próbuje się zrewanżować za to, jak ograł go Emil w rundzie zasadniczej. Grisza wychodzi na miejsce drugie. Madsen już zupełnie niezagrożony. Grigori teraz przytrzymuje Emila przy krawężniku, a po dłużej cały czas Mikkelsen. Oni tam tu zrobili miejsce. Mikkelsen teraz ma duże pole manewru. Mikkelsen przeskakuje przed Grigori Łagutę. Znowu to robi. Co teraz zrobi Grisza? Odwiezie do płotu, czy pozwoli dojechać na miejscu drugim Mikkelsenowi? Mikkelsen przed Griszą. Ależ tam zrobił speedway Mikkelsen. W barażu był czwarty, dojechał na miejscu drugim. W wielkim finale był czwarty, dojechał na miejscu drugim. A wykrywa ten mały cwaniak, Leon Madsen. Znowu to robi, on to znowu robi. No ma patent na wygrywanie, w ogóle nerwy ze stali Leona Madsena. Długo się zastanawiał nad wyborem kasku. Tak jak mówiłem, może to nie jest jakieś turbo efektowne, turbo spektakularne, ale to jest bardzo nieziemsko skuteczne to, co wyrabia Leon Madsen. Spoglądał w niebo, prosił o podpowiedź, opatrzność przed wyborem kasku, przed tym finałem, czy wziąć czerwony, czy biały. I wcale nie musi iść na pielgrzymkę do Częstochowy, bo tam przecież na co dzień startuje, barwy włókniarza reprezentuje, więc na Jasną Górę będzie miał w najbliższy weekend bardzo, bardzo blisko. Biały przed żółtym Mikkelsen, przed Grigoriem Łagutą na pewno wpada na metę. No i tak jak przewidywałeś, panie kolego, Emil Sajfudinow w 17 wyścigu po raz ostatni pojawił się na tym torze. Zmieniła się konsystencja, zmieniła się...
podniesienie, a wziął.